Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie. Rozpoczynamy nasz piątkowy poranek z programem Polska na Dzień Dobry i oczywiście tradycyjnie wraz z Rafałem Ziemkiewiczem. Dzień dobry, Rafale. Dzień dobry, witamy Państwa, witamy też wszystkich, którzy służbowo nas oglądają. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy serdecznie, tak, wiemy. Wiemy o Was, wiemy, że co prawda głównie oglądacie reklamy, żeby tam do kogo od razu ma Tusk 5 pestek pomarańczy, jakiej firmie jeszcze wysłać, jeżeli dalej się będzie reklamować w Republice, ale przy okazji, no... I nasz sygnał jest oglądany. Także tak, tak. Serdeczne. Także teraz wytężajcie słuch, jak to poeta mówi, dowiecie się czegoś, czego tam u was w ringerze, springerze byście nie wiedzieli, gdybyście nas nie obejrzeli. No dobrze, to zacznijmy. W takim razie rzeczywiście ten tydzień obfitował w wydarzenia polityczne, społeczne. Wczoraj ogromna manifestacja w Warszawie o godzinie 16 pod Sejmem i przyznam szczerze, że trochę się obawiałam, bo to był jednak środek tygodnia, godzina 16. Zimno, bardzo zimno w Warszawie. Padał śnieg też przez cały dzień. Mokro, durno, chmurno, nieprzyjemnie, jak taka piosenka kiedyś była. No taka atmosfera dziś w Warszawie panuje i rzeczywiście w momencie, kiedy się dowiedziałem o tym dziwnym wyborze terminu, że akurat w czwartek, a nie w weekend, no to wydawało się, że rzeczywiście kiepsko. Ale już jak usłyszałem, że Sejm w panice się zamyka, zakazuje wstępu, zabijają okna dyskami. Od godziny 14, tak? Tak, plac powstańców, likwidator kazał zamknąć, to już widziałem, że widocznie władzunia sobie zdaje sprawę, że jednak trochę ludzi do Warszawy przyjedzie. I przyjechało, ale to chyba zaskoczyło Władzunię, bo to nie przyjechali tacy ludzie, jak przyjeżdżali za Platformę. Ja patrzyłem, ten tłum ludzi, ogromny, naprawdę. To jest kpina ze zdrowego rozsądku, to jest warszawski ratusz, który... 35 tysięcy. No, tak, ale jak weźmiemy tak optycznie zdjęcia z trzech manifestacji... Marszu Niepodległości, tej wczorajszej i tej tuskowej sprzed wyborów, to tak mniej więcej na oko jest tyle samo. Nie wiem, czy to jest 100 tysięcy ludzi, czy to jest 300 tysięcy ludzi. To jest dużo. I ratusz w wypadku Marszu Niepodległości wczoraj mówił, że to jest 30 tysięcy, a w wypadku Tuska to był milion. Ale to jest osobny temat, o którym może porozmawiamy. To znaczy, jak oni brną już rzeczywiście w takie kłamstwa najzupełniej oderwane od rzeczywistości. Słuchaj, ale uważam, że jeżeli ratusz podał 35 tysięcy, to jest ogromny sukces, no bo wiemy, w jaki sposób... Ratusz liczy i nawet gdyby rzeczywiście w tą pogodę było 35 tysięcy, to też by było ogromny sukces. To też by było bardzo dużo, ale było na pewno dużo więcej i co najważniejsze, to tam nie było Platformy, żadnych 7 w tym wypadku, tak? Nie było nic, żadnego wypier, żadnego kacha i tak dalej, tego wszystkiego, co tak zwane elity inteligenckie, prawda, się specjalizują. Nie, tam były hasła typu Tusku nie rządź po rusku, na przykład, i taka naprawdę atmosfera ludzi, którzy są mocno zaniepokojeni tym, co się w kraju dzieje, ale też wiedzą doskonale, jak się należy zachować. Jakiś paru prowokatorów było, tam pamiętam jakiś poseł chyba Platformy się pultał na Twitterze nad męczeństwem jakiegoś prowoka, któremu kominiarkę ludzie zdjęli, bo tam latał z zasłonioną twarzą, co jest skądinąd zakazane na imprezach, na zgromadzeniach publicznych, tak? I w końcu go ludzie ściągnęli mu tę kominiarkę, no to już się schował i sobie poszedł i przestał rozrabiać. I tam pan poseł PO się wygrażał, że ten człowiek został nawet skrzywdzony i on mu pomoże prawnie, żeby się do niego zgłosił, to tam pójdą do sądach. Ale nie wdając się w takie szczegóły, no naprawdę odpowiedź na... bandyterkę, którą w tym tygodniu Tusk urządził, była godna. Myślę, że to jest jedno z drugim powiązane oczywiście. Znaczy, prawdopodobnie, gdyby nie czy tak horrendalne, jak to wejście policji do Pałacu Prezydenckiego. Pod nieobecność gospodarza. Prezydenta. I też ja zawsze zwracam uwagę, że tuskizm to jest taka mieszanka takiej z jednej strony takiego cynicznego bandytyzmu z takim no, smarkaterią. Nie? Mówię o tym autobusie. No, zatkanie, gdzie pan Trzaskowski nóżkami przebiera z radości, jak mi się świetny numer. Znaczy chyba napisał na też tweeta, tak, że do usług. Tak, jakiś zadowolony, szczęśliwy, że zastawili prezydenta autobusem. No i to jest cały poziom jakby tego towarzystwa, z którym rozmawiamy. Nawiasem mówiąc, no
przywykliśmy się wyśmiewać, czy ludzie się w Polsce przywykli wyśmiewać ze spiskowych teorii, ale jak mamy takiego prezydenta Warszawy na tym poziomie intelektualnym, to jeżeli nam nagle znienacka jakaś koparka przyjeżdża i rozwala podjazd, że nie możemy wyjść do telewizji. Ale Rafał, ja się w pełni z tym, bo ja już widziałam, widziałam już artykuły wyśmiewające to, że rzeczywiście, telewizja Republika węszy spisek. Zepsuł. Ale ja to widziałam i rzeczywiście te koparki, tak. I sobie pojechał. Tak, ale tak także przed telewizją Republika, drodzy Państwo, to się wydarzyło właściwie z godziny na godzinę, bez nie wiem, jakichś chyba informacji. I wszystko było zupełnie rozkopane, nie dało się po prostu czystą stopą przejść. Tak jak w telewizji, jak w TVP, po prostu rozpieprzyli i poszli. Nie żeby coś tam zrobili, ale prawda? Ale też nie mówię, tutaj nie jestem jakąś fanką teorii spiskowych, ale we wszystko już można uwierzyć po prostu po tym tygodniu. Jak nam akurat sygnał Republice poza naszym, tym nagle sygnał zanika, akurat w momencie, kiedy jest konferencja prezydenta, a wszystkiemu temu towarzyszy akcja, do której hasło dał pan Bodnar, minister, upadły, najbardziej upadły człowiek w tej ekipie zresztą uważam, może o tym porozmawiamy, do której dał hasło, prawda, nakazując wszczęcie śledztwa względem telewizji Republika za słowa Jana Pietrzaka, które nie padły na antenie, ale padły gdzieś tam na Onetach, że rzekomo padły. No i od tego się zaczyna ta akcja bojkotu, prawda, że właśnie firmy dostają te symboliczne 5 pestek pomarańczy, jak się dalej będziecie w Republice, która władzy tutaj naszego kochanego Donalda się przeciwstawia, no to sami wicie nie bójta się. Już ostatnio nawet pani Jachira tam jakieś pogróżki pod adresem prezesa Solorza zaczęła wygłaszać, co to jej władza nie zrobi, jak nie przestanie współpracować. No to, to właściwie podchodziło pod groźby takie bardzo, bardzo duże, biznesowe. Znaczy, no właśnie zastanawiam się, że jest taka taktyka celowa, że niby groźby poważne, ale do najbardziej niepoważną osobę, jaką tam mieli na pokładzie, wysłali do ich wygłaszania, żeby w razie jak prezes Solorz na nich tupnie, to żeby powiedzieć, no, ale panie prezesie, no pan, przecież to pani Jachira, no to poważnie. Nie, ale wracając do rzeczy, których naprawdę w tym tygodniu było bardzo dużo, więc ta cała, od czego tu zacząć właściwie? Słucham. Może dobra, to w takim razie pójdziemy, wejście do pałacu i teraz wczoraj właściwie, no jeszcze nie ma też finału tego sprawie, z tej sprawy, ponieważ panowie Wąsik i Kamiński nie zostali jeszcze, tak, wypuszczeni. Bo to znowu kłamstwo, które chodzi po całej tej TVN-osferze, że prezydent ponownie ich ułaskawił. Znaczy to się nie nazywa wszczyna postępowanie ułaskawieniowe. Tak, czyli jakby nakazał, użył artykułu, który de facto nakazuje prokuratorowi generalnemu wszcząć procedurę ułaskawienia, ale to nie jest jakby w ścisłym prawniczym sensie, to nie jest, że drugi raz ułaskawił. On się odwołuje do tego ułaskawienia poprzedniego, ale używa tego artykułu, że właściwie teoretycznie pan Bodnar ma obowiązek wszcząć te. Mówię teoretycznie, no bo w sytuacji, kiedy oni mają gdzieś konstytucję i to wszystko, to jest trochę ta sytuacja, mi tak przypomina, jakbym powiedziałbym, że pan prezydent cały czas usiłuje grać w szachy z bandziorem, który wywija kijem bejsbolowym, bo tamci mają totalnie, nie szanują żadnych procedur. No to, że sobie marszymek Sejmu wysyła pismo, podaje przez umyślnego pismo do sędziego, z którym ma dobry układ, który kieruje izbą, co prawda zupełnie inną, ale to tak jakby, nie wiem, chciałbym się rozwieść, bez żadnych aluzji do państwa Dibuła, chciałbym się rozwieść, ale ponieważ wiem, że to ja jestem winny, rozrabiałem, to nie idę z tym do normalnego cywilnego sądu, tylko idę do sądu pracy, bo tam mam znajomego sędziego, a on zbiera sąd pracy i mnie rozwodzi i zasądza o winie żony. No to są takie jaja, no przecież Izba Kontroli Nadzwyczajnej ma uprawnienia, jest właściwa. Nie wolno przesyłać sobie do umówionego sędziego, jeszcze sobie z nim umawiać zanosić skład. Nawet nie zanosić, no przez umyślnego. Ale jeszcze se przyznał się pan marszałek, że w ogóle se jeszcze umawiali skład, który ma tu rozpatrywać. I rozpatruje odwołanie, które należy z prawa do Izby Kontroli Nadzwyczajnej, rozpatruje Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Co mają ubezpieczenia społeczne z ułaskawieniem Wąsika i Kamińskiego i z całą sprawą? No, jeszcze szef Izby Pracy, który się powinien zajmować tym, czy związki zawodowe działają właściwie i tak dalej, on jeszcze wykorzystuje okazję i nie tylko, że Wąsik i Kamiński mają siedzieć, ale Izba Kontroli Nadzwyczajnej jest nielegalna. Ogłaszam ja, Prusinowski, sędzia, prawda, bo tu mam taki łańcuch, togę i ja se to mówię i
Co tu się dzieje normalnie? Co to za kabaret jest? Czyli jeden sąd, dwie izby, które stwierdzają coś zupełnie innego. No tak, tylko jedna nie ma żadnego prawa, więc to określenie dwuwładza nie jest właściwe, bo jest cały czas jednak system prawny, który jest i są po prostu ludzie, którzy sobie mówią, a my nie, bo my mamy takiego profesora, który nam mówi, że trzeba nie wpadać w pułapkę formalizmu prawniczego, czyli nie przejmować się literą prawa, bo jest stan wyższej konieczności konstytucyjnej, jak to oni nazwali, czyli krótko mówiąc, punkt pierwszy, Tusk może wszystko, punkt drugi, jeżeli Tusk nie może, to płać punkt pierwszy. No mniej więcej taka jest konstytucja rządów Platformy Obywatelskiej w tej chwili. A pan prezydent podchodzi do tego prawniczo. No zobaczymy po prostu, ile czasu to potrwa, bo też ważna rzecz, orzeczenie znalazł się odważny sędzia w KRS-ie, który odmówił wpisania pana Zemły jako nowego zarządu telewizji polskiej. To jest ten taki dobrze zbudowany pan, który wkroczył do telewizji polskiej wraz z ochroną. Właśnie, w towarzystwie jakichś wynajętych zbirów, co jest też niesamowite. Przecież jeżeli się wykonuje decyzję administracyjną, to urzędnik państwowy ją wykonuje w asyście policji. No, jeżeli na przykład komornik przychodzi, bo coś tam jest zasądzone, to przychodzi komornik, urzędnik państwowy z asyście policji, a nie jakiś bubek z pięcioma zbirami z Agencji Ochrony i mówi, ja zostałem upoważniony tutaj przez stosownego ministra, żeby panu zabrać mieszkanie, nie? I to, co najciekawsze, sędzia z KRS-u, sędzia referendarz, który odmówił wpisania tego rzekomego zarządu TVP, to wiadomo było, że to było tak grubymi nićmi szyte i tak bezczelne tutaj łamanie prawa przez pana Sienkiewicza, że on potem już przykrył jedno bezprawie drugim, to znaczy wymienił ten rzekomy zarząd na likwidatora, ale to ten rzekomy zarząd podjął szereg decyzji skutkujących wielomilionowymi stratami w telewizji. Kto za to będzie odpowiadał? No powinien pan minister Sienkiewicz za to już za te straty, które spowodował, usiąść, ponieważ ta cała banda, która się wdarła na Woronicza i na plac, przecież wdarła się tam tylko i wyłącznie po to, żeby niszczyć. Nie mieli żadnego pomysłu. Jak się zobaczy te ich nowe wiadomości, to Chryste Panie. Ale chyba też oglądalność żenada. Tutaj oglądalność, no, to leci na łeb na szyję. No jak nawet zdołali Sylwestra w Dwójce zarżnąć, który zawsze był najbardziej oglądanym Sylwestrem, a w tym roku ustąpił Polsatowi i to znacznie. Ale oglądasz te nowe wiadomości, bo ja przyznam szczerze, że chyba z ciekawości obejrzałam to pierwsze wydanie, ale teraz już w ostatnim czasie nie śledziłam. Jest to tak prymitywna propaganda, jak ten pasek wczoraj w TVN-ie, który był sławny. Tak, widziałam też. Jak to tam było, nie chce mi się szukać w telefonie zaraz zdjęcia. Zaraz znajdę. Protest partyjny, protest PiS w obronie partyjnej propagandy przeciw i skazanych prawomocnie przestępców, coś jakieś takie ten. No nie, tak, dosłownie TVN... demonstracja zorganizowana przez PiS w obronie partyjnej propagandy i skazanych za łamanie prawa Kamińskiego i Wąsika. Komuś się nie podobały paski w TVP Info, pamiętam, jaka to beka była, jaka to te paski w TVP Info i tak dalej. Sędzia referendarz, przejechałem jak pijany płota, bo cały czas odchodzę w jakieś dygresje, podejmując jedynie możliwą w świetle prawa decyzję, powołał się, i to jest świetne w tym wszystkim, to jest taki witkacowski wymiar tej sytuacji, że on się powołał na Adama Bodnara. Tylko z 2016 roku, bo w 2016 roku to właśnie Adam Bodnar jako Rzecznik Praw Obywatelskich wnosił do Trybunału Konstytucyjnego o zakazanie takiej praktyki, żeby minister sam jednoosobowo mógł wymieniać zarządy w spółkach należących do Skarbu Państwa i Trybunał pod wodzą wtedy pana Rzeplińskiego całkowicie się z nim zgodził, uznał to za niekonstytucyjne i teraz pan Bodnar asystuje w takiej akcji. Dlatego mówię o nim jako najbardziej upadłym człowieku w tej ekipie, bo ktoś, kto miał jakiś dorobek prawniczy, prawda, a dzisiaj potrafi pleść tak horrendalne rzeczy, że szukamy jakiejś podstawy prawnej, żeby przywrócić praworządność, no to jest rzeczywiście, co Tusk potrafi zrobić z ludźmi, jak ich potrafi, że tak powiem, sprowadzić do poziomu, a jednocześnie sam tam sobie stoi z tyłu. Jestem ostatni, który by sięgał po brutalne metody. Okay. Ja prędzej umrę, niż będę uprawiał politykę na grobach. Koniec cytatu. To a coś a propos jutrzejszego cyrku w Gdańsku, który Platforma jako kontrmarsz urządza. Mhm. A to ja też powiem, przepraszam, bo to tu mnie szlak trafia naprawdę, bo to jest tak
tak bezczelne kłamstwo, nie pamiętam od czasów tych propagandystów z czasów Jaruzelskiego, co tam siedzieli w mundurkach i po prostu wbrew wszystkiemu, co wszyscy widzą. Wyrok sądu, prawomocny, Stefan, jak on tam się nazywa, Wilmont, morderca Adamowicza, siedzi, został skazany. Jeżeli pomyliłem nazwisko, przepraszam. Stefan chyba, tak? Nieważne. W każdym razie siedzi. Sąd wykazał ponad wszelką wątpliwość, że jego zbrodnia nie miała nic wspólnego z polityką. Nie miało na nią żadnego wpływu to, czy Adamowicza krytykowano. Ten krytykowano go zresztą w tamtym czasie głównie w mediach PO-skich, bo był zdrajcą dla PO, bo przecież wbrew partii się wyłamał się i kandydował. I wychodzą, i oni na bezczelnego, wbrew wszystkim faktom. Sam morderca też nigdy nie mówił, że to ma cokolwiek wspólnego z jakimś hejtem, że coś się naczytał. Hejtu nie, w przeciwieństwie znaczy, do Ryszarda. Tam była cała historia na temat oglądania akurat TVP, bo był w więzieniu, a tam jest chyba tylko dostępny TVN. Był tylko TVN w tej celi, tak, dostępny. I on nie, ale on nigdy nie twierdził, w przeciwieństwie na przykład do Ryszarda Cyby, tego zbrodniarza, który otwarcie mówił, że chciał zamordować Kaczyńskiego, tylko nóż ma za mały, w związku z czym zamordował przypadkowego pracownika biura poselskiego PiSu, to ten na W, jak mu tam było, Stefan W, powiedzmy, nigdy nie twierdził, że to były jakieś motywacje polityczne, a w kółko jest to z takim samym maniackim uporem, jak taki szurnięty antysemita, ale już taki od, prawda, gaszenia gaśnicą świec, ci będzie w kółko opowiadał, że 4000 Żydów nie przyszło do World Trade Center w dniu zamachu, co jest kompletnie 100 000 razy udowodnione, że jest to kompletna bzdura zmyślona przez jakiś portal Hezbollahu. To tak samo z tym samym maniackim uporem i panowie profesorowie różni tego, no hejt może zabijać, czego najlepszym dowodem jest sprawa Pawła Adamowicza. I też się ostatnio czytam, pan profesor Bilewicz, główny grantożerta Rzeczpospolitej, w dzienniku oznajmił, że to jeszcze, że Adamowicza zabił hejt, uważasz, na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Czyli kto krytykuje Wydry Figrosza, Owsiaka, jest mordercą niemalże. Bo hejt na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, chociaż Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy miała tylko tyle wspólnego ze śmiercią Pawła Adamowicza, że no, o powszechnie znana niedbałość, najdelikatniej mówiąc, pana Owsiaka, jeśli chodzi o przepisy bezpieczeństwa podczas organizowania imprez masowych, dała mordercy doskonałą okazję, bo gdyby ta impreza była zorganizowana jak należy, to być może by dopadł morderca prezydenta Gdańska i uderzył go nożem, ale raz. A on dostał całą minutę na to, żeby go tak zmasakrować, że człowiek był nieuratowany. I ja pamiętam jeszcze, jak konał Adamowicz w tym czasie w szpitalu i cała Polska wiedziała, że on jest w szpitalu i tam walczą jego życie, to Owsiak z właściwą sobie rozdętym ego opowiadał, że to jest atak na orkiestrę i na mnie, ale nie dajmy się, gramy dalej bez focha, prawda, nie przejmujmy się. Potem że tak jego ego wymyśliło, że to był atak na Wielką Orkiestrę Świętującej PO, jak ją teraz nazywam. Wielka Orkiestra Świętującej PO niedługo znowu będzie zbierać na nowe billboardy na kolejną kampanię wyborczą dla Platformy Obywatelskiej. Także kto chce lemingi tam się obznaczyć serduszkami, to się obznaczajcie. I on to zmyślił i teraz jest to z pełnym uporem powtarzane. Tak samo jakieś kłamstwo, jakimś rzekomym łamaniu konstytucji, że jakoby KRS, w tym momencie mówi o Krajowej Radzie Sądownictwa, nie o Krajowym Rejestrze Sądu, że KRS jest niekonstytucyjny, że przecież PiS wielokrotnie łamał konstytucję. Nie łamał konstytucji. Nawet taki morozowski propagandysta z TVN-u musiał przyznać, potem przepraszał, ale wyrwał mu się. Nie łamał go. Obchodził, rzeczywiście naginał, kombinował, sztuczki stosował, ale łamanie prawa w sposób bezczelny to dopiero się zaczęło po wejściu Tuska do gabinetu. Ale Rafale, a propos właśnie tego, kto jest sędzią, kto nie jest w Polsce sędzią i tak dalej, to mieliśmy pytania prejudycjalne, tak, wysłane w 2021 roku do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, tak zwane TSUE. No i czego się dowiedzieliśmy w tym tygodniu? Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu uznał za niedopuszczalne pytania prejudycjalne dotyczące procedury powoływania sędziów sądów powszechnych w Polsce. I co to oznacza? Znaczy, on to orzekł już rok temu. W innej sprawie Trybunał orzekł, że sędzia jest sędzią, ponieważ prezydent przyjął jego ślubowanie. Tak stanowi Konstytucja Polska, której TSUE nie próbował podważać. W związku z tym rekomendacja KRS-u jest wyłącznie, ma znaczenie doradztwa.
Znaczy, jest tylko pewną rekomendacją, którą prezydent może wziąć pod uwagę, ale nie musi. To zresztą było rozstrzygnięte za czasów Kwaśniewskiego, kiedy prezydent Kwaśniewski odmówił przyjęcia ślubowania od jakiegoś tam pana, którego KRS uznał za godnego do stanu sędziowskiego, a prezydent ówczesny go nie uznał za godnego. I Trybunał Konstytucyjny wówczas chyba pod wodzą, już nie pamiętam, czy pana Rzeplińskiego, czy jeszcze pana Cola, uznał, że tak jest, rzeczywiście prezydent ma rację, to on decyduje, kto będzie sędzią. W związku z tym, jeżeli on decyduje, to czy są, nawet gdyby były prawdziwe, a nie są zasadne, ale gdyby nawet były zasadne zastrzeżenia co do trybu powołania KRS, to sędzia powołany przez prezydenta po prostu jest sędzią. Koniec. Nie ma żadnych neosędziów, jak twierdzą PO-sędziowie, że ci tamci to są neosędziowie. Nie ma prawa nikt podważać wyroków, dlatego że zostały wydane przez skład, w składzie którego był sędzia rekomendowany przez nowe KRS. Czyli cała konstrukcja przez tych rokoszan w togach wznoszona przez ostatnich 8 lat, jakby tak malowniczo powiem, oni tak jakby zrobili taką piramidkę, jak zespół Salto Mortale, prawda, jeden ten na tego na wieździewcze śliczne, prawda, żeby, to Clive, taka piosenka była o cyrkowcach, i żeby ten żyrandol, prawda, tego Tuska na wieś wynieść, i teraz jakby TSU im spod stóp dywan wyrwał. Cała podstawa, której oni się odwoływali w tym rzekomym zdemolowaniu systemu prawnego, zdemolowali system prawny sędziowie, którzy się sprzeniewierzają konstytucji, którzy mają jakieś swoją partię sędziowską, która się nazywa Justytucja, czy jakoś tam, nie pamiętam, zawsze Justycja, tak? Zawsze się przejęzyczam, jak o nich mówię, nie wiem dlaczego, może to trochę freudowskie. No i też ten pan, co warto podkreślić, sędzia, który wydał nakaz aresztowania, również należy do tego stowarzyszenia. Nie wiem, czy też widziałeś, jakie posty lajkuje na Facebooku. Tak, widzieliśmy i państwo też zachęcam. Nie będziemy cytować o tej godzinie, nie chcemy problemów. Mnie też skazał ale na jeden, są to na bardzo wulgarne. Na jeden z moich wyroków też mnie skazał sędzia, który szalał po mediach społecznościowych, prawda, i też zostawił za sobą dużo rozmaitych takich. I trzech sędziów, wszyscy, cały skład sędziowski, który składał Kamińskiego, Wąsika, skazał, to nie tylko są z Justycji, ale jeszcze byli takim odznaczeni tytułem sędziów wolności. Bo tam kot tym swoim takim, prawda, przyznawał, Tuleja, Żurek, to są sędziowie wolności. Więc to byli wszyscy ci sędziowie wolności. I teraz TSUE mówi, nie ma żadnych sędziów wolności, to jest wszystko urojenie, uroszczenie, kłamstwo, i mówię, dywan im wyrwał spod nóg, ale piramida stoi, z tym, że teraz już nie stoi, tylko przynajmniej ciągle te metafory wisi, bo już tego Tuska zainstalowali i teraz wiszą pod nim i się go trzymają za nogi, prawda, i krzyczą, że Sąd Najwyższy nie ma prawa decydować, chociaż w tym też są niekonsekwentni, bo zobacz, pan Hołownia, który nie uznaje Izby Kontroli Nadzwyczajnej, jednocześnie jak mu cofnęli dotację partyjną, to do kogo poszła Polska 2050 z zażaleniem? Nie, prawda? Pamiętam, ale pewnie do tej izby. Do tej izby poszła. Do tej izby poszła. I pan Bodnar nie uznaje ułaskawienia Wąsika i Kamińskiego, bo Izba Kontroli Dyscyplinarnej stwierdziła to. Pan Bodnar uznaje Izbę Pracy, prawda, jako właściwą, choć niewłaściwą, ale tę mówi, i że nie ma. Nie ma Izby. Tak. Następnego dnia, bo wczoraj było rozstrzygane, też to manifestacja przykrywa, że wczoraj Izba Kontroli Nadzwyczajnej orzekła o ważności wyborów. I orzekła na czyj wniosek? Prokuratora Generalnego, czyli pana Bodnara, który tam wysłał swojego przedstawiciela. Ale jak to wysłał do izby, która do izby nieistniejącej. I teraz pan Hołownia jest marszałkiem Sejmu na mocy uznania wyborów za ważne przez izbę, którą uważa za istniejącą, czyli chyba nie uważa sam siebie za marszałka Sejmu, albo schiza po prostu, jakaś kompletna schizofrenia. No dobrze, ale właśnie, skoro już powiedzieliśmy o marszałku Hołowni, to też wspomnijmy o tym, że obrady zostały odwołane, tak, w tym tygodniu, obrady, gdzie miały trwać prace nad budżetem. Pan marszałek, gdyby tu siedział, to by tupnął obydwoma rękami i powiedział, nie zostały odwołane, zostały przeniesione. Ach, przepraszam, dobrze. Dobrze, masz rację, zostały przeniesione. I też taka ciekawa, krótka informacja. Barierki, pamiętasz pierwsze dni Szymona Hołowni? Pierwsze dni Szymona, dostałam krótką informację, ale to za chwilę powiemy. Powiemy jeszcze właśnie na temat barierek. Nie, to taka kwestia techniczna, ale barierki Szymona Hołowni. Czy nam sygnał wyłączyli? Czy... Nie, z twoim mikrofonem jest jakiś problem. Ale to za chwilę. Czyli teraz materiał, tak?
Drodzy Państwo. Wizerunek państwa na arenie międzynarodowej to priorytet każdego idealnego rządu. Łamanie zasad praworządności, konstytucji zarzucała opozycja Prawu i Sprawiedliwości wówczas, kiedy było u rządów. Jak dzisiaj światowe media reagują na to, co się wydarzyło, na zatrzymanie posłów w Pałacu Prezydenckim? Dzisiaj to sprawdzam. Policja wkroczyła do Pałacu Prezydenckiego, by zatrzymać dwóch swoich byłych szefów. Zatrzymano byłego ministra spraw wewnętrznych i jego zastępcę, co zaostrzyło spór między głową państwa a nowym rządem. Tak zaczyna swoją relację Reuters. To jedna z największych światowych agencji informacyjnych. Podejmę wszelkie starania, żeby zwrócić wolność panom jak najszybciej. Żeby byli wolnymi ludźmi, a nie więźniami politycznymi w wolnej Rzeczypospolitej, bo to urąga jej godności. I to urąga także naszej międzynarodowej pozycji, aby znowu po 1989 roku w Polsce byli więźniowie polityczni. W związku z powyższym zdecydowałem się na prośbę pań, że wszczynam postępowanie ułaskawieniowe. Rząd po prostu idzie na zwarcie z resztą narodu i z opozycją, że nie przestrzega konstytucji, że nie szanuje naszego prezydenta, że nie szanuje praw, że gwałcą te prawa, że jednych sędziów uznają, drugich nie, że na siłę chcą zamknąć ludzi, którzy nigdy w życiu nie powinni znaleźć się w więzieniu. Te słowa także pokazał Reuters. Ten rząd obecnie to ja naprawdę nie chcę nikogo obrażać, ale żyję w Republice Bananowej. Oczywiste, że będzie wybuch społeczny. O bezprecedensowym teatrze politycznym pisze BBC. Cytuję także słowa Marcina Kierwińskiego, ministra spraw wewnętrznych, o tym, że wszyscy są równi wobec prawa. Zapomina jednak o tym, że posłowie mają immunitet. Obaj przetrzymywani są w więzieniu i grożą podjęciem strajku głodowego, podczas gdy ich zwolennicy organizują wiec na zewnątrz, alarmuje Politico. O dramatycznej eskalacji konfliktu między nowym a poprzednim rządem pisze także Washington Post. Deutsche Welle podkreśla jednak słowa Donalda Tuska, który apelował o położenie kresu spektaklowi w imię dobra państwa polskiego. Przestrzegał, że prowadzi nas to w bardzo niebezpieczną stronę. Nie jestem w stanie go odwieść od tej głodówki i nie zrobię tego, bo są pewne rzeczy, z którymi kobieta po prostu nie da rady dyskutować. W tym samym czasie część polskich mediów śmieje się z głodujących ministrów. Nie ma Kamińskiego i nie ma Wąsika. Na ustach Platformy uśmiech się szerzy. Czy to taki sygnał rząd chciałby wysłać w świat? Co najciekawsze, po latach krytykowania poprzedniej partii rządzącej, rzecznik Komisji Europejskiej powiedział, że nie komentuje wewnętrznych problemów państw członkowskich. Problemów z komentowaniem nie miał przewodniczący Grupy Europejskiej Partii Ludowej Manfred Weber. W pełni popieramy działania nowego rządu na rzecz przywrócenia państwa prawa i odbudowy demokracji w Polsce. Po 8 latach destrukcyjnych rządów Prawa i Sprawiedliwości zadanie, które stoi przed nowym rządem, jest ważne, ale i pełne wyzwań. W pełni popieramy działania nowego proeuropejskiego rządu dążące do zakończenia kryzysu praworządności w kraju. Prezydent ma jeszcze w tym tygodniu wysłać pismo do przywódców zachodnich państw oraz instytucji międzynarodowych, w którym ma informować o łamaniu praworządności w Polsce przez nową władzę. Nie spocznę, zapewniam państwa o tym. Nie przestraszę się. Edyta Hołdyńska, Telewizja Republika. To jeszcze kwestia barierek. Tak, już wszystko w porządku. Jeszcze kwestia barierek. Wiemy, że te barierki, pamiętamy pierwsze dni Szymona Hołowni, kiedy powiedział, że Sejm musi być blisko ludzi, usuwamy barierki. To jest jedna z pierwszych decyzji. No cóż, barierki wróciły, ale podobno dzisiaj o godzinie 5:30 rano zostały z powrotem rozmontowane. Tak, słyszę, te barierki tam były po prostu dlatego, że banda kodziarzy przychodziła non-stop pod ten Sejm. W związku z czym włożenie barierek w tej wewte się nie opłacało.
Teraz przyjechały barierki, ale nie te same, bo teraz to były uśmiechnięte barierki, nie te wrogie, A to nie były te spod TVP, co zostały zabrane przed siedzibę Telewizji Polskiej, teraz wróciły? Możliwe. Pod siedzibami Telewizji Polskiej jest tyle policji, że w ogóle nie wiem, czy w Warszawie, jakbym był złodziejem, to czułbym się już zupełnie bezkarny w Warszawie, bo nie wiem, czy jeszcze jakikolwiek wolny policjant został, który nie dyżuruje tam pod TVP albo pod Sejmem, albo pod KPRM-em. No ale już pomijając ten wątek, mam jedno zastrzeżenie tylko, żeby tak słowa Republika Bananowa w odniesieniu do naszego kraju są o tyle nieadekwatne, że tu banany nie rosną. Republika Kartoflana raczej, jeżeli już spotkałem się z takim określeniem. Tak, ale my tu sobie naprawdę tak. Staramy się nakreślić rozmiar tego chaosu i bezprawia, który Tusk spowodował. No już nie będę, zachęcam. Rafale, niewiele czasu do końca, więc okazji, jeszcze chcieliśmy porozmawiać na temat sytuacji w Niemczech. Nie możemy tego nie odnotować, bo my cały czas skupiamy się na tym, co się dzieje w Polsce, a tam się dzieje naprawdę, naprawdę sporo. Ogromny protest rolników, do którego dołączają związki zawodowe. Bardzo ciekawa, bardzo ciekawy filmik też. Nie wiem, czy widziałeś, pan Robert Habeck. Tak, wicekanclerz przebywał na promie na Morzu Północnym, próbował wrócić do Niemiec i tam rolnicy zablokowali mu wjazd do kraju, próbowali wejść na ten prom. No niestety pan Habeck musiał odpłynąć, a zajechali potem puścili fajerwerki. Tak. I jak wygonili go symbolicznie z kraju, to puścili fajerwerki. To jest tak, rolnicy się burzą w Europie od dawna i wszystkie rządy europejskie przyzwyczaiły się ich lekceważyć. A to wymierająca grupa społeczna, niedługo się rolnictwo w ogóle zlikwiduje, cała ziemia pójdzie pod deweloperkę, jedzenie będziemy sprowadzać z południowej Ameryki, która za to będzie sprowadzać niemieckie autka elektryczne, bo de facto na tym polega umowa Mercosur, tak zwana, w związku z czym no to Holandia była przykładem, prawda, rolnicy se mogą iść tego, farmerów mamy gdzieś. Natomiast tu się zdarzyło coś takiego, że rząd niemiecki zareagował rutynowo, a tam przyjechali z tymi traktorami, no dobrze, no wysypią jakieś ziemiopłody, rozleją gnojówkę i sobie pójdą, jeszcze wkurzą ludzi w mieście, prawda, że robią wiochę. Tymczasem miasto się do nich przyłączyło. Przyłączyli się kolejarze, przyłączyły się związki zawodowe. Tam trwają duże protesty, które kulminację mają mieć w poniedziałek, bo wtedy jest taki wielki marsz na Berlin zapowiadany przez związki zawodowe, przez rolników. Chodzi oczywiście o skutki tej polityki, która motywowana jest troską o klimat, tak to jest po prostu, jak to ładnie ktoś nazwał w krajach południa, klimatycznym kolonializmem. Rafale, nową odsłoną kolonializmu. To jest bardzo ciekawe. Niestety musimy kończyć, z czego też jestem niezadowolona, ale dokończymy w przyszłym tygodniu, ponieważ tam też się będą działy ciekawe rzeczy. Podobno 20 stycznia ma tam powstać nowa partia polityczna. Więc... Lewicowa? Nie, bo to facet z SPD zakłada. Więc. Tak, Hans-Georg Maaßen, ale który po prostu ma dość tego wszystkiego, co się do tej pory działo. Nie z SPD, tylko z CDU. Tak, ale o tym powiemy w przyszłym tygodniu, bo prawdopodobnie wtedy powstanie ta partia 20 stycznia. To tylko jeszcze, skoro nie możemy już, że tak powiem, dokończyć ze względów różnych. Proszę państwa, Salonik w niedzielę o 11:00, więcej na tematy, które tu omawialiśmy. A jak ktoś uważa, że nie mówiłem od rzeczy i chciałby posłuchać więcej, to mam taki kanał YouTube'owy, hashtag Ziemkiewicz. Reklamuje się, tak, bo tam między innymi więcej właśnie na temat tego chaosu prawnego, który został przez Donalda Tuska i jego ekipę wywołany. Także bardzo dziękuję. Zapraszamy na Salonik przede wszystkim w niedzielę. Bardzo dziękuję. To był Rafał Ziemkiewicz, jego polityczne podsumowanie tygodnia i kontynuacja oczywiście w przyszłym tygodniu. Bądźcie państwo z nami.